czwartej pozycji, a więc za dwoma Polakami, za prowadzącym Słoweńcem. Na miejscu czwartym Jan Matura, na piąte spadł Kento Sakuyama, a to Robert Kraniec, który nie wiem, co ta mina miała oznaczać, jakby nie był zadowolony z tego, że przyjdzie mu jeszcze jakiś czas spędzić w tym miejscu dla aktualnego lidera. Może nie był do końca zachwycony jednak swoim występem. Teraz Gregor Deschwanden. No, Szwajcarzy piękne tradycje mają, jeśli chodzi o zdobycze medalowe na Mistrzostwach Świata w lotach. Oczywiście ostatnim złotym medalistą był Simon Amann, indywidualnym, ale pierwszym mistrzem świata historycznym był Walter Steiner, który w 1972 i 1977 roku sięgał po złote medale. Deschwanden, no, jeśli myśli o nawiązaniu do tychże tradycji, no to jeszcze chwilę musi poczekać, a w każdym razie podczas konkursu skakać nieco lepiej niż w kwalifikacjach, teraz bowiem uzyskał ledwie 150,5 metra, wprawdzie przy mało sprzyjających warunkach, ale nie wydaje mi się, żeby tym skokiem miał uplasować się wyżej niż na początku drugiej dziesiątki. I tak się dzieje, jest to 10,1 punktu, to jest miejsce 12 w tym momencie. Ostatnim zawodnikiem z pewną kwalifikacją jest reprezentant Kazachstanu Radik Żaparów. Pierwszym oczekującym jest Sebastian Coloredo, a na rozbiegu Łukasz Chlawa przed trzema prawie laty w Planicy ustanowił swój rekord życiowy, 217,5 metra. Tutaj miał bardzo dobrą prędkość na progu, jedną z najlepszych. No i lądowanie na 185 metrze oczywiście daje mu pewny awans do konkursu głównego. Niemniej jednak w zawodach, chcąc plasować się w drugiej dziesiątce, a myślę, to jest celem Łukasza Chlawy, trzeba skakać zdecydowanie dalej. Dalej niż punkt konstrukcyjny, czyli powyżej 200 metrów. Na razie tylko dwa skoki powyżej 200 metrów Dawida Kubackiego, który uzyskał 202, i prowadzącego Roberta Krańca 207 metrów. A teraz kolejny ze słoweńskich lotników. Jurij Tepesz, zawodnik, który właśnie dzięki fantastycznym lotom pozbawił Petera Prewca kryształowej kuli w kończących zeszły sezon zawodach rozgrywanych w Planicy. No i teraz ląduje przed punktem K, przed 200 metrem, ale biorąc pod uwagę, że będzie kilkunastopunktowa bonifikata za wiatr, no to niewykluczone, że Jurij może objąć prowadzenie i wyprzedzić swojego starszego kolegę z reprezentacji. 193,5 metra. Taka odległość to jest, biorąc pod uwagę ten ranking, czyli długość skoku, to dawałaby mu dopiero czwarte miejsce, ale przecież Chlawa wylądował jeszcze kilka metrów bliżej, a w tym momencie jest trzeci z niewielką stratą do Kubackiego, no więc może być tak, że teraz będziemy mieli dwóch Słoweńców na czele stawki. Pytanie, czy Tepesz, czy Kraniec będą sklasyfikowani wyżej? Popatrzmy na noty, 3 razy 17, 18, 17,5 i jednak na drugim miejscu Jurij Tepesz, Kraniec lepszy wciąż o 3 punkty i 1/10. Dawid Kubacki spada na miejsce trzecie, a Klemens na piątej pozycji. A za chwileczkę przedstawiciel gospodarzy Manuel Popinger i w zeszłym roku i dwa lata temu w zawodach pucharowych w Taupitz Bad Mitterndorf był w czołowej dziesiątce, ale swój najdłuższy skok w karierze, czyli ten na odległość 215 metrów, uzyskał przed rokiem w Norwegii w Vikersund. Dobra prędkość na progu, no i to jest powyżej 190 metrów przy dobrym lądowaniu. 191. Mniej zostanie doliczone Austriakowi za wiatr w plecy niż przed kilkoma chwilami Jurij Tepesz. Bliżej od Słoweńca skoczył, więc to będzie miejsce czwarte za Dawidem Kubackim, który jest trzeci, a przed Łukaszem Chlawą, który jest piąty. Murańka spada na miejsce szóste, cały czas na czele Robert Kraniec, za nim Jurij Tepesz i trzeci Dawid Kubacki, a to Richard Freitag koncentrujący się
i oglądający, co za chwileczkę pokaże Stefan Hula. No, Stefan Hula tutaj bardzo przyzwoicie się prezentował podczas treningów. To nie były może jakieś loty wybitne, ale potwierdzające, że Polak dość stabilnie w tym sezonie sobie radzi. Teraz niestety wyraźnie krótszy skok, wyraźnie słabsza próba od kilku oglądanych wcześniej. Niezła prędkość na progu, ale ledwie 170 metrów. Wprawdzie blisko 18 punktów za wiatr dodane do skoku reprezentanta Polski, ale widzieliśmy, że wyjście z progu nie było idealne. No i później siłą rzeczy ten lot nie trwał tyle, ile mógłby. W związku z tym Hula dopiero na 12 miejscu z notą 139 punktów. Więc mamy trzeciego Kubackiego, szóstego Murańkę, ale Czesi mają trzech zawodników w dziesiątce, a u nas ten trzeci teraz na miejscu 12. To jak mielibyśmy się porównywać z naszymi południowymi sąsiadami, bo tak sobie myślę, że jeśli mielibyśmy liczyć na walkę z którąś z drużyn w konkursie niedzielnym, właśnie w konkursie drużynowym, no to Czesi chyba na ten moment rywalizacji, jeśli chodzi o skoki i loty narciarskie, są ekipą najbardziej zbliżoną do naszych skoczków poziomem. Aczkolwiek w ostatniej drużynówce byli przed nami, niewiele, ale jednak. Kraniec, Stepesz, Kubacki, Popinger, Chlawa, taka jest czołowa piątka, a przygotowuje się do występu Vincent de Comsevoix. Francuz czeka na pozwolenie wejścia na belkę startową. No jest jakaś pozytywna reakcja w wykonaniu lidera kwalifikacji Roberta Krańca. 207 metrów o 3,1 punktu wyprzedza Jurija Tepesza, swojego rodaka, który skoczył zdecydowanie bliżej niż Kraniec. Dokładnie o 13,5 metra. No ale Tepesz w zdecydowanie gorszych warunkach, jeśli chodzi o podmuchy wiatru w plecy, dlatego różnica między Słoweńcami jest tak nieznaczna. Oczywiście to większego znaczenia nie ma, bowiem tylko w konkursach turnieju czterech skoczni jest rywalizacja w parach, czyli w systemie KO przegrywający odpada, zwycięzca bez względu na to, jak długi skok uzyska, ale ważne, by wygrał rywalizację ze swoim rywalem z pary, awansuje do rundy finałowej. Tu trzeba po prostu skakać jak najdalej w możliwie jak najlepszym stylu i radząc sobie w najgorszych nawet warunkach wietrznych. Vincent de Comsevoix już zasiadł na belce startowej. Przed rokiem w Tauplitz Bad Mitterndorf w zawodach Pucharu Świata był na miejscu 19. Jego najdłuższy w karierze skok 225 metrów w Vikersund, a teraz daleko, daleko w okolicach 200 metra, ale tuż przed linią punktu konstrukcyjnego lądował francuski skoczek 195,5. Przypomnijmy, że zawodnik, który uzyska 200 metrów, otrzymuje tę podstawową notę punktową, czyli 60. Jeśli skoczy dalej niż 200 metrów, to za każdy metr przekraczający linię punktu konstrukcyjnego do noty doliczane jest mu punkt i 0,2. Jeśli nie osiąga 200 metrów, to od tej noty bazowej 60 punkt i 0,2 za każdy metr mniej jest odejmowane. Vincent de Comsevoix na miejscu piątym wypycha z czołowej piątki Łukasza Chlawę. Przed nim Popinger, Kubacki, Tepesz i Kraniec, a na rozbiegu Stefan Laje, pierwszy z reprezentantów Niemiec. Rekord życiowy ma spośród Niemców najsłabszy, 210 metrów z okładem i kiepsko, kiepsko tutaj Stefan Laje. Miał problemy, troszkę podobnie to wyglądało do skoku Stefana Huli, przy czym powiedziałbym, że te problemy były pogłębione jeszcze. Szybki Niemiec na progu, 102,8 km na godzinę, a więc prędkość, którą ustępował tylko Jurijowi Tepeszowi,
No ale odległością ustępuje zdecydowanej większości rywali. 137,5 metra tylko. Słabieńkie noty, bo lot widzieli państwo niestabilny. Lądowanie, no, co tu komentować, no, wylądował i tyle, bez próby nawet zaznaczenia telemarku. No i trener Schuster tylko mógł jęknąć, obserwując to, co robi w powietrzu jego podopieczny. Zresztą sam Laje też zachwycony nie jest. 23 ledwie miejsce, no a to no, oznacza, że niewiele zabrakło. 0,8, tyle. No tyle wyprzedził Sebastiana Coloredo i to głównie dlatego, że miał potężną bonifikatę za wiatr. 21,3 ten wiatr w jakiś sposób uratował Niemca, chociaż pewnie też i mu przeszkadza. Kamil Stoff, najbardziej doświadczony, jeśli chodzi o loty narciarskie z reprezentacji Polski. 31 razy w zawodach Pucharu Świata w Taplitz-Baut-Mittendorf. Był na miejscu trzecim w 2012 roku, ale teraz coś niesamowitego stało się ze skokiem Kamila Stocha. Bardzo krótko. Może jednak Coloredo wystartuje w tych zawodach. To prawdziwy dramat, gdyby dwukrotnego mistrza olimpijskiego z Soczi zabrakło w zawodach głównych. 134,5 metra. Ohoho. Ho, ho. No. Coloredo miał 145,5. No to ale lepiej oczywiście popatrzeć, ile miał Laje. Rozbiegu. Wyprzedził Włocha ledwie o 0,8, a jednak Stefan Laje o 3 metry dalej wylądował i miał o punkt wyższą bonifikatę. No i mamy Kamila na 26 miejscu dopiero. Tak, czyli to jest trzeci oczekujący na miejsce w czołowej 40. Przed nim jeszcze Żaparow, a więc Kamil, no. No i Coloredo, bo Coloredo już się zmieścił. Tak, no bo pięciu odpada. Żaparow, Stoch, Lemiszepi, Maksymocznik, Klinga. To jest ta piątka, a teraz na rozbiegu Manuel Fettner. Faktycznie. No, trafił na fatalne warunki Kamil, to nie ma dwóch zdań, ale poradził sobie mizernie, bo mizernie Laje i awansował, a Polaka pewnie nie obejrzymy w konkursie, bo no bo tych, którzy się kwalifikować muszą, zostało już ledwie kilku. Manuela Fettnera widzieliśmy przed momentem. Też słabe warunki, też będzie blisko 20-punktowa bonifikata dla Fettnera, więc w podobnych przyszło warunkach skakać Austriakowi, wedle wskazań wiatromierzy przynajmniej, a nota będzie nieporównanie lepsza, 186 metrów. Tak daleko doleciał reprezentant Austrii, no jest w tym momencie szósty. Cały czas trzeci Kubacki, ósmy Murańka, jest tam w drugiej dziesiątce Stefan Hula, no ale niewątpliwie martwi fakt, że prawdopodobnie zabraknie w konkursie Kamila Stocha. Andrzej Laniszek, jak na Słoweńca, wychowanego na mamuciej skoczni w Planicy, potrafi daleko fruwać, ale w tym sezonie to prawdziwa sinusoida, jeśli chodzi o występy tego z reprezentantów Słowenii. Potrafi lecieć bardzo daleko, potrafi też zupełnie sknocić swój skok. W tej próbie nie było o tym mowy, by popsuł wyjście z progu, czy osiągnął niesatysfakcjonującą odległość. 189,5 metra i oczywiście jest Słoweniec z kwalifikacją, a prócz niego jeszcze tylko Andreas Wang, Simon Amman, Roman Kołdelka i Anders Fanemel muszą walczyć o kwalifikację, bo czołowa dziesiątka Pucharu Świata ma prawo udziału w zawodach głównych już zagwarantowane. Niemcy, wszystko wskazuje na to, że mogą w komplecie, czyli w piątkę startować. To jest jedyna tak uprzywilejowana nacja z racji tego, że tytułu mistrzowskiego broni Severin Freund. Andreas Wang, drugi z reprezentantów Niemiec. Na treningach około 190 metrów skakał, teraz będzie bliżej, ale pewną kwalifikację sobie tym skokiem zapewnia. Oczywiście nie ma tutaj rewelacyjnego występu, nie ma też powodu do nadzwyczajnej radości. No, biorąc jednak pod uwagę przypadek Kamila Stocha, no to wydaje się, że
Wydaje się, że nie ma co być specjalnie rozczarowany Andras Wang. Też kiepskie lądowanie po tym niezbyt długim locie. Niemniej Niemcy na razie jakoś też tak bez błysku. Laje ledwo w konkursie. Wang z kiepską notą. Zobaczymy, jak liderzy tej drużyny sobie poradzą, czyli Freitag i Freund. Simon Ammann wyznaczył sobie na ten sezon skok o długości 250 metrów. Oczywiście w Tauplitz Bad Mitterndorf jest to niemożliwe, ale gdy rywalizacja przeniesie się do Norwegii, do Vikersund, no to tam można tak daleko pofruwać. Ładna prędkość na progu, fantastyczny lot, najdłuższy, mam wrażenie, skok spośród tych wszystkich, które do tej pory oglądaliśmy, a jednak nie, jednak 2 metry bliżej niż Robert Kraniec, no ale noty za styl, szczególnie jeśli chodzi o lądowanie, nie będą porywające dla reprezentanta Szwajcarii, no i biorąc pod uwagę jeszcze to, że metrami przegrywa ze Słoweńcem, to wyprzedzić go nie powinien, podobnie jak i może mieć problem z wyprzedzeniem Jurija Tepesza, ale tu tak pewny bym i stanowczy w swych osądach nie był. No tak, wiedział, że przekraczając linię punktu konstrukcyjnego spokojnie zapewnia sobie udział w zawodach głównych, więc nie trzeba było walczyć o odległość, nie trzeba było silić się na telemark, który i tak w tym sezonie nie wychodzi szwajcarskiemu skoczkowi. Jest na miejscu drugim od trzeciego, aktualnie Jurija Tepesza, lepszy jest o 0,6 punktu. Znakomita jest to nota. Popatrzmy, jaką otrzyma Roman Kołdelka, przedostatni z zawodników, którzy muszą się kwalifikować w dzisiejszych zmaganiach, którego dotyczą te kwalifikacje. Później jeszcze Anders van Emmel, no a później ta dziesiątka, która tę kwalifikację ma niejako z urzędu dzięki wysokim lokatom w Pucharze Świata. Są to Kasai, Bellinger, Freitag, Tande, Kraft, Forfang, Heibeck, Gangnes, Freund i Prewc. Kołdelka musi poczekać moment. No to poczekajmy jeszcze razem z Peterem Prewcem i z Aleksandrem Wielkim. No tutaj wygląda, jakby kamera była gdzieś przyczepiona do skrzydła tego drapieżnego ptaka. W każdym razie tak to wygląda. No, ujęcie rzeczywiście kapitalne. Swoją drogą cierpliwe to zwierzę. No musi takowe być, jeśli chce upolować jakiś smakowity kąsek, bo tak szybować sobie, ale oczywiście pewnie chodzi ci o kamerę. O to, że dał sobie przyczepić to wszystko, no ale no jak już stwierdziłeś wcześniej, doskonale wyszkolony jest, więc i w tym elemencie pewnie na współpracę poszedł. A cierpliwość rzeczywiście musi być duża, bo potrafi taki ptak drapieżny poszybować kilkanaście minut w powietrzu, wypatrując jakiegoś sympatycznego kąska na ziemi, po czym lotem koszącym poluje na jakiegoś gryzonia. Jest decyzja jury sędziowskiego o tym, by obniżyć rozbieg, by wrócić na 22. belkę startową. Jako pierwszy będzie mógł w tych nowych warunkach zaistnieć Roman Kołdelka. Na razie jeszcze bez pozwolenia na to, by zasiąść na belce startowej. A my oglądaliśmy Michaela Heibecka. Jest już czeski zawodnik, którego rekord życiowy wynosi 226,5 metra. W seriach treningowych 184 i 173,5 metra. Prędkość na progu słaba, ale jest to rozbieg obniżony w porównaniu z tym, co widzieliśmy chociażby w przypadku Simona Ammana. Daleko Roman Kołdelka. W okolice 200 metra poszybował czeski zawodnik. 199,5. Biorąc pod uwagę ten obniżony rozbieg, ale też i fakt, że
podmuchy były pod narty, więc 3 punkty odjęte zostaną od noty czeskiego zawodnika, jeśli chodzi o podmuchy. Sytuacja, jeśli chodzi o rozbieg, powinna być zbilansowana i w efekcie to jest miejsce 4. Kraniec, Amman, Tepesz, Kołdelka, Kubacki na miejscu 5, a więc cały czas w czołowej 5. No, biorąc pod uwagę, że Dawid był przymierzany po pierwszej serii treningowej jako ten, który ma odpaść ze składu, no to rzeczywiście świetnie, świetnie się spisał w kwalifikacjach. No, brakuje Piotra Żyły, a nie będzie w konkursie Kamila Stocha, bo teraz ostatni z zawodników, którzy walczą o kwalifikacje, Anders van Emmel. I proszę, ależ pofrunął rekordzista świata w długości lotu. Oglądaliśmy kilka skoków dobrych, kilka naprawdę niezłych, no ale ten był znakomity, 233 metry, szybował długo w powietrzu, nisko nad ze skokiem. Tylko 4,5 metra bliżej niż rekord skoczni Severina Freunda. Nie miał jakiegoś bardzo mocnego wiatru pod narty, chociaż miał, bo złapał, zwłaszcza w dolnej części, co pewnie państwo zauważyli, w dolnej części ze skoku dostał podmuch pod deski. To pewnie wpłynie na to, że te punkty zostaną odjęte. Nie wszyscy są w stanie dolecieć tak daleko i nie wszyscy na ten podmuch się załapują po prostu. Nie wszyscy zdążą tam dofrunąć tak daleko, żeby te korzystne warunki móc wykorzystać. Van Emmelowi się to udało. 233 metry, no to mamy zwycięzcę kwalifikacji. Jednak nie Robert Kraniec, nie Simon Amann, nie Jurij Tepesz, tylko właśnie Van Emmel okazuje się być najlepszy. No a Dawid w tym momencie spada na miejsce 6, co i tak jest, uważam, dobrym wynikiem. Van Emmel, potężna nota, 205,9, o ponad 30 punktów wyprzedza Roberta Krańca. Kwalifikacje za nami. Niestety, chciałoby się powiedzieć, w gronie takich zawodników jak Coloredo, Choi, Bojarincew, Żaparow, Stoch czwarty od końca i nie kwalifikuje się wespół z Maksim Oczkinem, Lami Szepi, Klingą i drugim z Żaparowów. I nie ma co tu więcej tego komentować, jest bardzo źle po prostu, jeśli chodzi o lidera naszej reprezentacji. Pozostali w miarę możliwości nieźle. 6 Kubacki, 12 Murańka i 18 Stefan Hula, więc wygląda na to, co że... 6. Tak, raz, że co 6, ale nawet przy dołączeniu tamtej dziesiątki, która z kwalifikacji jest zwolniona i jeśli mieliby tak skakać w konkursie, no to by oznaczało, że poskaczą wszystkie 4 serie i w sobotę, i w niedzielę, i w piątek, i w sobotę. Pytanie, co z niedzielą? Kto ma być tym 4. do drużyny? No tak, skoro miał Kubacki odpadać, tu jest najlepszy. Żyła uważany za świetnego lotnika, tutaj skacze na treningach słabo albo bardzo źle. No i Kamil, który moim zdaniem potrzebuje chyba chwili odpoczynku od rywalizacji, która no, musi go frustrować, bo dla zawodnika, który 2 lata temu rozstawiał wszystkich po kątach, a teraz przegrywa, no, przy całym szacunku dla tych rywali, których wymieniłem 2 minuty wcześniej, ale no, to jest coś, co go musi deprymować. Znaczy, deprymować to nie jest najlepsze słowo na określenie tego, co się pewnie dzieje w głowie Kamila Stocha, bo myślę, że to jest poważniejszy problem znacznie. I niezależnie od tego, że Mistrzostwa Świata w lotach to jest najważniejsza impreza sezonu obok turnieju 4 skoczni, to może jednak dłuższe wakacje dobrze by zrobiły. Tak się składa, że zaraz będziemy mieli zawody w Zakopanem, gdzie Kamil wygrywał wielokrotnie. No tutaj wygląda na to, że miejsce w 10 to może być odtrąbione jako wielki sukces Polaka, bo po prostu jest na razie źle. Obniżony rozbieg, bo Van Emmel pokazał, że można tu dolecieć bardzo, bardzo daleko. No a że skacze najlepsza dziesiątka Pucharu Świata, to ten rozbieg nieco obniżono. Noriaki Kasai teoretycznie powinien nam się pokazać, ale jak się wydaje, Japończyka obejrzymy dopiero jutro w akcji. Tak, on odpuścił sobie oba skoki treningowe, zrezygnował także z kwalifikacji, no ale już wielokrotnie o tym mówiliśmy, bardzo doświadczony, wiekowy, prawie 44-letni w tym roku, właśnie 44 lata, skończy dokładnie 6 czerwca. No tak. Oszczędza się po Oszczędza prostu. Się. Każdy zresztą skok, szczególnie na mamucie, to jest niesamowite przeciążenie dla stawów, dla ścięgien, więc skoro ma kwalifikacje do zawodów głównych Mistrzostw Świata w lotach zapewnioną, no to po co forsować swe siły?
Zresztą złoty medal z lotów już ma, zdobyty nie tak dawno, w 92 roku w Harachowie. Wyprzedził wówczas Andrasa Goldbergera, którego oglądaliśmy nie tak dawno jako przedskoczka z kamerą podczas austriackich konkursów turnieju czterech skoczni, i przed Roberto Cecconem, którego syn pokazywał się od czasu do czasu w zawodach Pucharu Świata, także w tym roku. No, tacy to byli rywale, którzy wówczas walczyli z Noriaki o medale. W drużynówce nie dane było. Nie, bo drużynówka oczywiście później wprowadzona w 2004, no więc już po tej erze japońskich asów przestworzy. No proszę, Belka zdecydowanie był 18 próg. Andreas Wellinger będzie pierwszy ruszał z tego rozbiegu. Troszkę zafalował nartami w locie. Nie był to lot stabilny. Jak gdyby w trakcie tego szlotu zmieniły się odrobinę warunki. Nie był to spokojny, płynny lot niemieckiego zawodnika. 166 metrów, też nienadzwyczajny wynik. Oczywiście pamiętamy o tym, że duża część zawodników skakała z rozbiegu wyższego o 4 albo nawet i o 6 stopni. No ale wynik Wellingera można będzie, myślę, lepiej ocenić, porównując jego skok, jego lot do tego, co pokażą konkurenci siadający na belce startowej po nim. A po Wellingerze następnym w kolejności jest inny z reprezentantów Niemiec, Richard Freitag. 230 metrów to jest jego rekord uzyskany blisko 4 lata temu na skoczni w norweskim Vikersund. Tu w seriach treningowych za każdym razem powyżej 190 metrów, ale do punktu konstrukcyjnego się nie zbliżył. Teraz w okolicach 200 metra Richard Freitag w bardzo ładnym stylu. 197 metrów, a więc ta norma z serii treningowych utrzymana, z tym, że ten najlepszy stylowo skok miał miejsce w momencie, gdy z najniższego rozbiegu swą próbę Niemiec wykonywał. Będą w odróżnieniu od jego rodaka doliczone mu punkty za wiatr wiejący w plecy, i to ponad 4 punkty dodane zostaną do noty Richarda Freitaga. Biorąc pod uwagę ten obniżony rozbieg, ponad 25 punktów doliczone by było, gdyby no to za styl jeszcze przyznawa. No wiadomo, że czołowa dziesiątka z Pucharu Świata kwalifikacji przechodzić nie musi, ale traktują treningowo te skoki zawodnicy Daniel André Tande. No piękny lot, zadowolony z siebie Norweg. No, myślę, że Norwegowie tutaj mogą być niezwykle trudni do ogrania, jeśli chodzi o konkurs drużynowy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało indywidualnie, ale biorąc pod uwagę, że to są zawodnicy, którzy podobnie jak Słoweńcy świetnie się czują na obiektach mamucich, no to myślę, że należy stawiać ich jako kandydatów do zajęcia medalowej, a może i pierwszej lokaty w konkursie drużynowym właśnie. Tym bardziej, że pokazał Van Emmel w kwalifikacjach, że nie zapomniał, jak się daleko lata. Pokazał teraz Tande, że on również ma pojęcie o tym rzemiośle. 212,5 metra. Lepsze miał warunki niż skaczący przed nim Freitag, który wylądował na 197 metrze, no ale przyjemnie się oglądało ten występ norweskiego zawodnika.